Yo, cześć, siemanko, widzowie, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku testujemy sobie skrzynię Fate, skrzynię Gradient, jak zwał, tak zwał. Stwierdziłem, że jest całkiem ciekawa, bo kiedyś, nie wiem, czy na odcinku, czy na live'ie, graczowi, który ze mną grał, dropnęła kosa z tej skrzyni, więc stwierdziłem, że w sumie sprawdzimy to sobie. No i oczywiście zachęcam was do używania kodu Kebus, tak jest, kod Kebus, pamiętajcie. Kod Kebus daje wam 10% plus do bonusu, w sensie do depozytu, oraz darmowe 2,50 na start. Także wielkie polecanko. Czasami są eventy, na przykład teraz trwa, nie wiem czy trwa jak oglądacie, ale eventy są, także polecam zerkać, oraz darmowe bitwy też są, więc polecam z tego wszystkiego korzystać. Przechodzimy więc do skrzyni Fate, skrzyni Gradient. Ja jeszcze pozwolę sobie zerknąć, co my tutaj mamy. Mamy koskę, mamy rewolwery, mamy oczywiście Glocka Fade'a i mamy różne inne rzeczy. No myślę, że takim realną rzeczą, na którą byśmy polowali z tej skrzyni, będzie Mag 10 Fate. Na kosy raczej nie liczę, aczkolwiek byłoby fajnie. No ale ten Mag 10 Fate wydaje się całkiem realny. Zobaczymy, jak pójdzie z resztą. Otwieramy na razie po 3 skrzynki. Po 3 skrzynki. Skrzynia generalnie kosztuje 15 zł, także wydaje mi się, że jest całkiem przystępna dla każdego. Ej, zaczynamy MP7 Fate. Spoko. Myślę, że spoko. MP7 Fate wydaje się spoko trafem. Zresztą zobaczymy, jak już się zmęczymy tą skrzynią, bo będziemy otwierać jej dużo. Na razie zaczynamy spokojnie, ten MP7 był całkiem przyjemny. Także jak na start, spoko. Okej, okay, same rewolwery, ale zdecydowanie lepszy jest, pamiętajcie, ten rewolwer niż ten Sawed-Off. Bo Scout na przykład kosztuje 7 zł, także on jest gdzieś tam na równi z tym rewolwerem. A rewolwer może wam w lepszym stanie wypaść. Okej, okay, mamy rewolwera Fade'a. Mamy rewolwera Fade'a, to na pewno jeden z lepszych trafów, więc fajnie. Nie wiem, w jakim on był stanie za bardzo. O, okej, okay, znowu mamy rewolwera Fade'a. W Wellwornie. Okej, okay, lecimy dalej. Ty, to może będziemy tu, jak odświeżymy stronę. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Ej, znowu rewolwer Fade. Chwil testem. Zbugowana skrzynka, halo? Profit co otwarcie? A, no i wykrakałem. Ale dobra, i tak było mega w porządku. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Okej, okay, rewolwery, niestety nie fejdy, tylko amber fejdy. Lecimy sobie. Zaraz przejdziemy sobie do pięciokrotno, w sensie 5 razy będziemy otwierać. Oj tam. Okej, okay, okej, okay, ten tapetka jest coś warta. W porządku, 31 zł, bardzo fajnie. Otwieramy teraz 5 razy i zobaczymy, czy coś z tego będzie. A będzie rewolwer fade. Bardzo przyjemnie. Okej, okay, well worn, przyjemnie. To było przyjemne otwarcie, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? No niestety bez fade'a. A amber fade'y same. Totalnie same amber fade'y. Dobra, lecimy sobie dalej. Oj, znowu średnio, znowu średnio. Coś chyba to razy 5, zaraz wrócimy chyba do razy 3. Aczkolwiek otwórzmy jeszcze parę razy. O, dwa fade'y, dobra, to chyba najmocniejsze otwarcie. Ej, dwa wellworny, fajnie, fajnie, bo te wellworny są generalnie droższe niż field testedy. Oj, znowu dwa rewolwery fejdy. Minimalware. Ej, elegancko. Oj, co jest ty? Ty, zaczyna sypać, zaczyna sypać. Dobra, rozgrzaliśmy machinę, teraz zaczyna oddawać mocno ta skrzynia. Ej, no serio, czemu zawsze jak ja to mówię, to mi nie oddaje? No? To jest jakaś klątwa, widzowie, na mnie, nałożona. Dobra, to ja może się uspokoję, ja po prostu będę gadał. Wtedy jak ja zagaduję tą skrzynię, to wtedy mi leci jakiś super drop. Zawsze to tak działa. Zoba, zoba, fade leci, nie? No i o to chodzi. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. O, pierwszy raz ten mak leci. 45 zł on kosztuje, ej. Ej, fajnie, 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 fajnie. Dobra, polujemy na tego maka fejda, nie? Albo na kostkę, zobaczymy. Jeszcze parę otwart lecimy, żeby jeszcze na upgradera zdążyć. Dobra, petkant, dobra, ona jest w porządku, ona jest w porządku. Dobra, jeszcze myślę, że z parę otwarć. O, dwa fejdy, przyjemnie. Let's go. Może jeszcze gdzieś ten mak 10 fejd się chowa. Okej, okay, mamy w każdym razie MP7 fade. Ej, ty, to był... Oh, trzy fajne itemy. No, to było dobre otwarcie. To było serio dobre otwarcie. Dobra. Ostatnie otwarcie. Bang. I lecimy na upgradera.
Okej. Okay. Rewolwerowo, że tak powiem, więc przechodzimy sobie do upgradera. Najlepszym dropem był rzeczywiście ten Mag 10 Amber Fate, ale zobaczcie, że naprawdę sporo rzeczy było na plus generalnie, także bardzo fajnie, ale przechodzimy sobie do ulepszania tych sałedofów. Oczywiście znacie moje metody, zaczynamy od słabych skinów i ulepszamy je po prostu razy 5. Zresztą jak oglądacie moje odcinki, to wiecie, że tak robię, także tak sobie zaczynamy. Lecimy na razie w stronę lewą. Czemu? Nie wiem, jakoś takie mam przeczucie, że... Nie, no serio, że ta strona lewa na początku mi odda. Czy tak będzie? Ciężko powiedzieć, zobaczymy. No, na przykład teraz prawa by oddała. No, ale ja się głupio uparłem na lewą, to już się będę trzymał lewej. No. Mówi się trudno. Ale siada. Mówi się trudno, ale siada, także bardzo przyjemnie. Lewa strona nam siada. Dobra, przepalimy sobie generalnie te tańsze skiny, nie będę ulepszał tych droższych, po prostu nie chcę ich ulepszać. No, tak to wygląda. Dobra, jeszcze te obrzyny sobie ulepszymy i może parę rewolwerów, żeby się ich pozbyć. Dobra, strona lewa, może sobie to przyspieszymy, wiecie co? Przyspieszmy sobie to, bo ja wiem, że to może być monotonne. A jak ktoś ma siąść, to... Siądzie, myślałem, że to siądzie. No to też myślałem, że siądzie. Dobra, zrobimy sobie tak i damy jeszcze jednego i będzie więcej procent. No serio, serio. Ej ty, nie, bez przesady. Lecimy sobie te jeszcze, dobra, to filter steady jeszcze sobie poulepszamy. Dobra, dajmy to prawo, jak tak nam wskazują na prawą stronę, no niestety. No, znowu było prawo, więc teraz coś czuję, że będzie lewo. Dajmy lewo. Ej, przewiduję każdą stronę, ale nie siada razy 5, nie? No i teraz było prawo. No i teraz znowu było prawo. No i teraz było prawo, ale i tak by się nie udało. Dobra, dajmy takiego jednego. No było prawo. No nie wiem, ta strona, prawa strona jest strasznie się uczepiła, nie? Dobra, dajmy lewo. Znowu było prawo. Dobra, dajmy to prawo, prawo niech będzie. Okej, okay, siedzi, dobra, chyba się odkuliśmy za jakieś tam upgrade'y. Dajmy jeszcze lewo. No niestety nie siada. Dobra, ulepszmy sobie jeszcze już teraz dwa może. Dobra, dajmy jeszcze te. Mam taki większy upgrade'ik na tą prawą. Niech im będzie, dajmy prawą. Siedzi, bam. No i tym akcentem możemy sobie zakończyć odcinek. Przyjemnie wyszedł. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. I pamiętajcie, kod Kebus, Giga Drop. Trzymajcie się i siema.